draft się opóźnił, za co was bardzo serdecznie przepraszamy, ale już za chwilkę będziemy do niego przechodzić. Jak to się mówi, drafcik, widzimy pierwsze wykluczenia, jest to Kai'Sa, czym odpowie Ensher, bo kiedy patrzymy na najpopularniejsze postacie big, powiedzmy, jest to Lee Sin, Korki, Ezreal, Rakan. I w stronę Rakana można się może skusić, bo Zaya Rakan popularny po prostu duet, ale jeżeli jeden z zawodników gra jakąś jego częścią, kiedy czuje się tam komfortowo, zabierz mu to. Na pewno tutaj w tym konkretnym zestawieniu Zaya będzie bardziej wartościowa, a być może nawet pojawi się na pierwszej rotacji wyborów. Syndra też, pamiętajmy, całkiem ważna i tutaj ta Talia się pojawia, o której mówiłem w kontekście Domasa, również Korki, Azir. Tutaj jednak pierwsza rotacja wykluczeń, nie wiem, czy któraś z tych postaci jest na tyle ważna, aby się nią zainteresować. Yumi na pewno jest taką postacią i tej nie zobaczymy po czerwonej stronie Ensure sforsowany do jej wykluczenia. No i pytanie, co z tą Zają, bo jeżeli ona nie pojawi się tutaj w wykluczeniach, to bardzo wysoko zostanie podebrana. Zaya, Dolna Aleja, ale ta Syndra. To jest, myślę, że najciekawsza postać po prostu aktualnie, to co się dzieje na tej scenie, bo EU Masters to jest ten mikroklimat, który obserwujemy. Każda drużyna pochodzi z innego regionu. Tam panują inne zasady, więc drużyny preferują gdzieś swoje style, a nagle pokazuje nam się pewien trend turnieju. Syndra, którą zaczynają podejmować każde drużyny i w jakiś sposób ją ogrywać. Póki co wykluczony też Jace, o którym przed chwilą wspominałem, ze strony Arnaxa, popularna postać i podebrany Atros. Jace wykluczony, którym rozegrał 6 gier łącznie, no i również 6 gier rozegrał top laner Ensure właśnie Atroxem, ten podbierany. No i w zasadzie na tacy również mógłbyś się pokusić tutaj o duet Zaya Rakan, ale niekoniecznie musisz, możesz wziąć Syndrę i jedną z tych postaci, aby później ewentualnie forsować przeciwnika, będąc po czerwonej stronie, do tego, aby był zmuszony do tego, aby na przykład podebrać tego Rakana. Tutaj Zaya dla mnie byłaby dobrym połączeniem właśnie z tą Syndrą, jeżeli chodzi o pierwszą rotację wyborów. Pytanie, czy na to zdecyduje się Ensure? Wczoraj środkowa aleja grała Korkim, teraz coś szybszego. Syndra, te środkowe etapy rozgrywki, kiedy tylko trafi Stuna, może naprawdę dużo podziałać ze swoim leśnikiem na środkowej alei, jak widzieliśmy w poprzedniej grze, ale jest to kolejna środkowa aleja. Ensure stwierdziło, ok, pokażemy wam swoje karty, jakie mamy solowe aleje. Chociaż potencjalnie, oczywiście, Syndra może być jeszcze na dolnej alei. Przede wszystkim bierzesz tego Renektona, który oczywiście jest bardzo dobrym zestawieniem tutaj w konkretnie w Atroxa i to na pewno jest ta postać, której byś szukał, jeżeli chodzi o zestawienie na górnej alei. Natomiast kiedy już decydujesz się na Syndrę, no to wypadałoby tutaj rozbić ten duet, a tak po prostu go oddajesz drużynie, która jest po niebieskiej stronie, która w teorii raczej dostanie już jakiś odłamek tego, będąc właśnie tutaj, ale Lucian również szybko podebrany. To sugeruje, że Ensure chce podjąć rękawice na dolnej alei, że nie chcą jej zostawić farmiącej. Tutaj, wiesz, nie jest jakiś pasywny Ezreal, którym zresztą dość mocno pogrywał sam Karzi, ale również Domas, przepraszam, Bushi, również pogrywał tym strzelcem. Tylko widzisz, na co grasz, jak silni są przeciwnicy, wiesz, na kogo grasz, jak wiele się mówi o Karzim, jakim ważnym czynnikiem dla swojej drużyny jest i podejmujesz Luciana, czyli tam będzie bitwa o przestrzeń, tam będziemy widzieli naprawdę wiele wymian, tym samym leśnicy mogą być ściągani właśnie do tej alei, żeby co chwilę pomagać, wysforować pewną przewagę, dlatego kluczowe tutaj będzie wybranie supporta, bo możemy mieć klasyczny wybór w postaci tego Brauma i bardzo szybkie rozbijanie puzli, tylko co obok niego, co jeżeli on zostanie wykluczony? Mam tutaj kilka pomysłów tak naprawdę. Może być Braum, może być Lux, która, przypomnijmy, kilka tych nerfów zostało zdjętych. Ona rzeczywiście działa dobrze na samego Rakana. Może być również Morgana, która też jest całkiem solidnym wyborem. Widzę tutaj przestrzeń do naprawdę kilku... Może Leona. Jakimś cudem. Leona też, pamiętajmy, jest takim klasycznym, historycznym wyborem przeciwko Rakanowi. Nautilus, też chciałem o nim wspomnieć, on wykluczony jednak tutaj jako ten niewygodny dla zawodników big. Tylko całą pierwszą rotację Ensure pokazało, co przyszykowali. Renekton będzie na górnej alei, Syndra będzie na środkowej alei, natomiast Lucian zmierza w stronę wspierającego. Brakuje nam jeszcze tylko wspierającego oraz leśnika i takowych za chwilę wybierzemy. Mam wrażenie, że oddajesz po prostu dużo informacji. Tak, tak. Gdzie w pierwszej rotacji starasz się żonglować tymi wyborami. Dlaczego Syndra się pojawia tak wysoko? Dlatego
Niestety nie byłem tego fanem. Wyborem. Nie byłem tego fanem, jeżeli chodzi o Draft Ensure. Bardzo dużo tych informacji zdradzili, ale też pamiętajmy, że tutaj niekoniecznie ten wybór Syndry muszą jakoś mocno wykorzystywać zawodnicy Big, bo jeżeli chodzi o Zazego, może się pojawić Korki, tutaj wczesny Hexdrinker i to jest linia, na której jesteś relatywnie bezpieczny, to jest linia, na której możesz się farmić i nie chcę mówić tutaj o Korkim w kategorii jakiejś kontry, ale na pewno jest to laning phase, który po prostu przetrwasz raczej bezproblemowo. Za to, Dawidzie, my się zastanawiamy, jakie tu postacie mogą zostać dobrane. Mamy w rękach Kospekta, będzie to też. I Kospekt, który przyszedł do drużyny, o ile dobrze pamiętam, z Ligi Włoskiej, stał się pewnym spoiwem dla nich i on stał się pewnym pomostem, jeżeli chodzi o komunikację z Thrashem, jego inicjacjami, jego hookami. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo to będzie miał na pewno ciężkie zadanie, ale tak samo ciężkie zadanie będzie miał to Narc. Hey. Widzimy Lee Sina, widzimy LeBlanc. Ogólnie dosyć midgame'owa kompozycja. I właśnie, ja raczej szedłem w tym kierunku, że jednak trochę zmiękczą tą kompozycję zawodnicy Big, na zasadzie wezmą coś, co jest bezpieczniejsze, coś eskaluje w razie, gdyby były problemy, ale oni w bardzo otwarty sposób sugerują nam, będziemy chcieli grać silne 2v2 wokół środkowej alei, będziemy chcieli zanegować ten wybór Syndry i również będziemy chcieli wchodzić do dżungli przeciwnika, na co Ensure odpowiada Rek'Sai, która też jest bardzo wczesnoetapowym junglerem, szczególnie kiedy widzimy ten wybór Hail of Blades, jeżeli chodzi o tą kluczową runę. I tutaj na pewno też chcą odpowiedzieć tymi działami, jeżeli chodzi o górną część mapy, ale pamiętajmy, że na dolnej również mają bardzo mocne wybory i tak naprawdę obaj junglerzy będą mieli niezły dylemat, pod którą konkretnie linię będą chcieli podjąć. No, skoro wspomniałeś o środku, to jak to widzisz? Bo kiedy ja widzę LeBlanc kontra Syndra, to widzę stosunkowo mobilną LeBlanc, która może, ale nie tak jak Zoe, nie musi powracać do miejsca, w którym użyła swojego W. Może rzucić łańcuchy na Syndrę, może ją unieruchomić, może szybko ją, może szybko użyć powiedzmy swojego podwójnego przemieszczenia, podwójne łańcuchy, podwójny pocisk. Jest tyle możliwości dla LeBlanc na tej linii, że po prostu w połączeniu z Lee Sinem tam może się podziać dużo dobrego dla Big. Z drugiej strony Syndra jest dosyć bezpiecznym wyborem. Fajnie, że zauważyliśmy, że zawodnicy zauważyli też tą delikatną zmianę, delikatnego buffa, jeżeli chodzi o LeBlanc, ten łańcuch, trochę więcej obrażeń i tutaj w tym konkretnym zestawieniu na pewno jest to fajna odpowiedź. Przede wszystkim to jest zestawienie, w którym na pewno te umiejętności mechaniczne się bardzo mocno liczą, bo oczywiście LeBlanc ma więcej potencjału do tego, aby ograć swojego przeciwnika, ale też pamiętajmy, że największą umiejętnością mechaniczną w przypadku Syndry jest wciśnięcie R-ki, kiedy kilka tych jest rozrzuconych, więc to też jest pewnego rodzaju ogranie. No na pewno zestawienie, w którym obaj zawodnicy będą mogli grać ofensywnie. I jestem ciekaw tego po prostu, który jungler przyczyni się mocniej do rozwoju tej środkowej alei. Jednak przed chwilą też zadałeś pytanie, i dokoła których alei ogólnie, dokoła których wąwozów będą grać ci leśnicy. Przed chwilą powiedzieliśmy o środku, bo od niego w ogóle zaczęliśmy tę rozmowę, ale tam, gdzie myślę, że trzeba coś podziałać, na pewno ze strony Ensure, to jest dolna aleja, bo grasz Zaya kontra Lucian. Lucian po 25-30 minucie będzie niesamowicie odstawał, gdzie Zaya z każdą kolejną minutą będzie rosła siłę. A w końcowych etapach rozgrywki pokazał Karzi, co można zrobić. Na przykład, kiedy masz milion piórek rozstawionych na branży i użyjesz ściągnięcia. Ale już pomijając fakt, że Lucian będzie tracił, to masz Thresha. I Thresh jakby oferuje ci naprawdę szeroki wachlarz zagrań, zaczynając od latarni, przechodząc przez łańcuch. Również tutaj mamy tego Flaya. No i rozpocznijmy tą rozgrywkę. Na pewno Big musi tutaj wygrać, jeżeli myśli o pierwszym miejscu w grupie. Muszą tutaj zwyciężyć po raz kolejny, a Diabły z pewnością obserwują to spotkanie, bo wczoraj zwyciężyli Ensure, a jutro zmierzą się z Big. Ensure wczoraj nie wyglądało dobrze, powiedzmy to sobie szczerze, jednak dzisiaj jest nowy dzień. Czy to będzie forma dnia, czy inna kompozycja? Jak pewnie będą czuć się ci zawodnicy na Summoner's Rift, Kotlina przywoływaczy przed nami? Przekonamy się dosłownie za kilka chwil. Na pewno mam wrażenie, że trochę Ensure w tym drafcie goniło to, co dobierali sobie zawodnicy Big, to jaką agresję wynajdywali i oprócz tego, że Aatrox tutaj jest linią, która z natury będzie miała gorzej na Renektona, to w pozostałych wypadkach mam wrażenie, że będą czuli się bardzo komfortowo, będą szukali tych zabójstw.
No i LeBlanc, pamiętajmy, to jest taka postać, która na pewno bardzo szybko będzie szukać tego Lost Chaptera, aby móc spamować swoje umiejętności, bo też pamiętajmy, że problemem LeBlanc jest to, że nie manipuluje falami tak dobrze. Nie ma tego klasycznego wave clearu, który jest tak dobry w kontekście innych magów, którzy pojawiają się na środkowej alei. A jeżeli już inwestujesz tak naprawdę w to przepychanie linii, używając swojego distortion, to później brakuje ci many na wymiany. Dlatego ten Lost Chapter wczesny jest niezwykle ważny. Jeżeli chodzi o junglerów, tutaj spójrzmy, bo Donards decyduje się na start w niebieskiej dżungli, za to jego przeciwnik, no standardowy clear, czyli od red buffa, później pójdzie na golemy i najprawdopodobniej strzyści całą górną ćwiatkę. Będą zmierzać do tej dolnej alei, bo tam już widzimy, Bashi nie ma połowy swojego zdrowia, potka już została użyta, tam będzie naprawdę wiele wymian prowadzonych, ale te wczesne etapy rozgrywki, pierwszy, drugi level, mam wrażenie, że Zajara Khan mogą mieć więcej przestrzeni. Brakuje tobie ściągania tych piórek, to na pewno, ale mobilność, jaką oferuje Rakan oraz wzmocnienie prędkości ataku od W ze strony Zai jest naprawdę przepotężne. Wszędzie się coś dzieje, jak tam patrzę, wracam wzrokiem na ekran, naprawdę. Ale widzisz, jakby LeBlanc bardzo mocno korzysta z tej mobilności, huk nietrafiony, teraz jednak wymiana, zobacz te piórka, trochę ich rozstawionych, ale nie będzie jak ściągnąć. To, co przed chwilą się tutaj, to, co widzieliśmy przed chwilą na ekranach, to Ensher, które podejmuje jakąś walkę na dolnej alei, ale coś nie wychodzi, Karzy i Labrow po prostu świetnie odpowiadają. Tak nie powinno się dziać. Oj, Zaze może mieć kłopoty, zobacz, że Lee Sin jeszcze dość daleko, będzie próba poszukiwania, ale Domas nie miał swojego ogłuszenia, gdyż to Ezu żył ciut wcześniej i trochę tego zbrakło. No i to jest też problem LeBlanc, spójrz na to. Co prawda, znalazł kilka dobrych wymian Zaze, ale teraz spora fala creepów. Oj, łańcuszek nietrafiony. Jasny gwint. Tak się nie powinno podziać. Ten łańcuch powinien trafić w Domasa i wtedy może wyciągnąłbyś od niego błysk, bo obok był twój leśnik, obok był Lee Sin, który mógł za chwilę doskoczyć. Jeżeli chodzi o górną aleję, tak jak mówiłeś wcześniej, Renekton we wczesnych etapach rozgrywki raczej będzie gromił tego Aatroxa, ale później to zależy od zawodników. To zależy, jak kto podejdzie do tej walki. Póki co do walki podchodzi Labrow i Donards. Kospekt po raz kolejny nie trafia swojego przyciągnięcia. To jest na pewno problem. Tak, ale też nie za bardzo miał tutaj potencjał. Co prawda aktywowany Aftershock także mógł czuć się bezpieczny, jednak wymiany White Knight bardzo dużo obrażeń zadał na górnej alei. To była niezła wymiana dla Aatroxa. I to są te poszczególne okienka, o których starałem się powiedzieć przed chwilą. Tutaj White Knight miał poziom wyżej, postanowił to od razu wykorzystać, miał przewagę w fali, tym samym stwory na czwartym poziomie zadają ogrom obrażeń, mimo tego, że jesteś Renektonem i leczysz się ogrom. Właśnie i tutaj na pewno delikatny problem już się tworzy dla zawodników Ensure, jeżeli również White Knight znajdzie dobry powrót do basy, bo pamiętajmy, że we wczesnym etapie rozgrywki jako top laner nie chciałbyś marnować swojego czaru przywoływacza na to, aby wrócić na górną aleję, gdyż to bardzo mocno ogranicza twój potencjał przy okazji podejścia pod smoka potencjalnego. Ten smok to górski i on za 20 sekund pojawi się. Tutaj na pewno chciałbym zobaczyć big korzystające z tego, że są w stanie uzyskać taki solidny priorytet z dolnej alei, ale również Zaze na pewno będzie mógł wcześniej zejść właśnie również ze środkowej linii. I drugi krab trafił na konto Donardsa, to również należy zanotować. Zapowiadało się może na delikatną bitwę, bo tam pojawił się Domas na tej górnej rzece, tam pojawiła się także Rek'Sai, jednak Renekton ma naprawdę spore problemy. Przydałaby się Rek'Sai właśnie na górnej alei, ale wtedy Big może działać dookoła dołu, gdzie Kospekt został sam na linii, nie ma połowy punktów zdrowia, jednak niestety Donards jest w swojej bazie i zmierza do górnego lasu. No i panie redaktorze, mam wrażenie, że tak naprawdę i dolna aleja ma problemy, i górna aleja ma problemy. I Domas w jakimś stopniu utrzymuje tutaj status quo i to jest jedyna linia, w która możemy powiedzieć, że w jakiś sposób układa się ok dla drużyny czerwonej. Na pewno jeżeli spojrzymy na stwory zabite, bo przed chwilą też widzieliśmy kilka wymian, które Domas niestety przegrywał. Szukam przestrzeni, szukam Rek'Sai, która wiele razy Varion nam pokazywał w Ultralize, jak grać Rek'Sai, jak używać tuneli, jak co chwilę gdzieś znajdować ganki zabójstwa, ale co jest w tym wszystkim najważniejszego, bo co dają ci ganki, co daje ci zabójstwo, daje ci presję.
Ale pamiętajmy, że jeszcze błysk dla Domasa dostępny, czy na łańcuch zostanie złapany. Tak jest, błysk również sforsowany, ale oni mogą po niego wskoczyć. Jest podpalenie, obrażeń może zabraknąć. Szósty poziom dostępny dla Domasa, ale to pierwszą krew zgarnia LeBlanc. Również zapłaci swoim życiem. 2-1 na konto Ensure. Czy nie uważasz, że Big tutaj za bardzo poforsowało? Lavrov, który przyciągnął się do swojego sojusznika, jeszcze coś będzie działane? Nie. Sytuacja się uspokoiła, ale od razu użyte jego czary przywoływacza, Zaze, które też jazda husaria do przodu. Bo to był ten sygnał. Na zasadzie był łańcuch użyty, co prawda użyty był również błysk, ale został na tym łańcuchu, dlatego tutaj Lavrov się rzucił. To było na pewno zbyt optymistyczne podejście i mam wrażenie, że też nie sprawdzili, gdzie znajdują się pozostali zawodnicy. Teraz Karzi będzie miał kłopoty. Brak szóstego poziomu to oznacza tylko jedno, albo może nie? Jasny, o, ale się podziało. W tym momencie źle wyliczony ten błysk. Źle się działo, źle się działo. Autoataczek niestety nie został wprowadzony w przeciwnego strzelca, przez co był w stanie kupić trochę czasu, ale niestety niewystarczająco, by przeżyć tę sytuację. Powrót Karziego, ale właśnie. No tutaj niewiele tak naprawdę miał do powiedzenia. To raczej była reakcja ze strony zawodników Ensure, którzy skorzystali na tej przewadze tempa. I pytanie, czy właśnie przekują w to w nieco więcej, bo spoglądam na Rexy, one jeszcze głęboko w bazie, ale równie dobrze mogliby pójść za ciosem i mogliby podejść również pod Smoka Górskiego. Jak to się, co się działo póki co na Summoner's Rift, bo mam wrażenie, że Kospekt nie trafiał swoich huków, co chwilę starał się straszyć swoich przeciwników, ale nic z tego nie wychodziło, natomiast wtedy, kiedy Ensure faktycznie zgarniało jakąś przewagę, była to przewaga zainicjowana przez Big, jak na przykład na środku, jak nie wiem, przy górnej alei co chwilę też widzimy pewne wymiany na korzyść White Knighta, gdzie Renekton wydawałoby się, że miałby łatwiejsze zestawienie. Ale wiesz, masz w tym momencie ten najprawdziwszy artefakt, który neguje takich Renektonów, czyli Ninja Tabi. Te buty, wiesz, są po prostu przepiękne. Strach top lanerów. Jeżeli grasz Renektona w Roxem i to widzisz, to nie wychodzisz z bazy. Okej, ale wychodzisz z bazy na środek i widzisz kilka wymian ponownie. Bez błysku pamiętajmy, no bardzo pięknie to zagrane, co prawda RK i jeszcze strzał od wieży. Dałbym tutaj, wiesz, takie 10 na 10, ale to jak się skończyło, że jeszcze Donarz zgarnął te strzały, muszę tutaj obniżyć noty. Tutaj fajna inicjacja, naprawdę, ale ponownie nie wyszło to tak, jak Big by oczekiwało. 17 nie ma tej przewagi. Styl, myślę. 17,5? Tak, tak. 16,5 ja daję, zobaczymy za chwilę, co się podzieje z tą Rek'Sai, ale nie wydaje się, żeby była w stanie wyeliminować ją LeBlanc. Póki co jest! Pierwszy huk trafiony ze strony Kospekta, ale nic więcej się podziać nie może, bo Banshee znajduje się już w bazie. Tak, i możemy sobie zrobić krótki przegląd linii, krótki przegląd stworów, które zdobyli poszczególni zawodnicy. I tak jak nakreślałeś, no White Knight po prostu jest lepszym graczem na ten moment na górnej alei, bo w zasadzie bez udziału junglerów zbudował sobie tą przewagę. Dolna aleja tutaj, mimo tego, że Karzi upadł, wrócił z szybką teleportacją, ale może wróćmy, bo po raz kolejny Domas. No to jest ta specyfika matchupu. Trochę uzyskał tutaj przewagi a zawodnik Big i za każdym razem teraz RK od Rek'Sai wlatuje po raz kolejny skoki narciarskie na Summoner's Rift, ale z korzyścią dla Big. Jeszcze Lavrov będzie ratował, ale nie udało mu się. Czy upadnie również Domas? Czy wystarczy tych obrażeń? Jeszcze jeden atak i Lavrov tym, który skraca przeciwnika. Nie był w stanie użyć tej latarni, czy Zaze uniknie tego. Niestety Kospekt go dopala, jednak Lavrov i Karzi kręcą się dookoła dolnej rzeki. Kospekt i Bushi chcą chyba wrócić na swoją aleję, ale wiedzą, że tam czyha na nich zagrożenie ze strony dolnej alei Big, Zaya i Rakan. W tym momencie rozdzieleni, jednak tutaj nie dojdzie do żadnej innej walki. Rek'Sai, która znowu poszła za daleko. Wcześniej widzieliśmy to, co się przed chwilą podziało, widzieliśmy po stronie Big, gdzie łańcuch został nałożony, Syndra została unieruchomiona, lecimy w nią. Tutaj tak samo Rek'Sai widzi, jest w stanie włożyć trochę obrażeń w przeciwnika. Domas widzi, że ma mało punktów zdrowia, stwierdził, ok, chcę go wziąć, nawet jeżeli przypłacę to życiem. Honorówka. Ale to nie jest Big, które mi imponuje, bo przypomnijmy sobie spotkanie Diabłów z wczoraj i tam w zasadzie nie oddali w zasadzie w ogóle pola przeciwnikom. Co prawda, ok, mają przewagę w złocie, ale nieznaczną.
jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry, jeżeli chodzi o Smoka. Mogli go tutaj zdecydowanie wcześniej podjąć. Wiele starć, ale tak naprawdę nie ma w tym momencie zwycięzcy i Hulk, prosiłeś o nie, Dawidku. Mówisz, masz. Niestety brak wizji poskutkował tutaj kolejną śmiercią na konto Ensher. 4-7 póki co, a to zastanawialiśmy się, jak wielką presję ma Peak, jak dobrze będą w stanie się pokazać tak agresywną kompozycją. Zaze musi mierzyć się z trzema przeciwnikami. Na środku przychodzi też Bush i tutaj jest naprawdę niezła impreza. Renekton, czyli Arnax, póki co na wysepce mierzy się razem z Aatroxem, ale tam także przegrywa 12 stworów do tyłu. No jestem ciekawy, jaki plan w tym momencie założą sobie zawodnicy Big, bo na pewno ta ich ofensywa, ta kompozycja midgame'owa została trochę wstrzymana i co prawda to nie jest jeszcze dramat, to nie jest 20 minuta i mają remis w złocie, ale pamiętajmy też, że z drugiej strony ta kompozycja Ensure stara się odpowiadać na to, to też nie jest taka stricte late game'owa. No ale kiedy chcesz, kiedy jesteś lepszą drużyną na papierze, chcesz tą przewagę budować sobie skrzętnie i konsekwentnie. A tutaj konsekwencje to póki co te drużyny pokazują w swoich błędach. Zaze bardzo ładnie zatańczył. Póki co widzimy mały apel szkolny. Rexej stara się ratować, używa swojego zegarka, ale nie będzie w stanie uciec. To będzie kolejne zabójstwo, tym razem na konto Karziego. Pojawił się ten smok górski, który zostanie zabezpieczony przez ekipę z Niemiec, czyli Big. Tak jest, Big tutaj zainwestował również teleportację od White Knighta. Trochę odkuje się Renekton, ale smok górski niezwykle ważny. I pytanie, czy już teraz decydują się na zamianę linii, czy duet Karzi oraz Labrov pójdą na górną aleję, bo no chciałbyś się skupić teraz na Heraldzie. I czy chciałbyś to teraz widzieć? To jest moje pytanie do ciebie, bo widzimy od dobrych kilku minut, że Aatrox robi z tym Renektonem co chce. Jest w stanie kupić tyle przestrzeni, kiedy się wymienia, to on wychodzi zwycięsko właśnie z tych wymian. Czy chcesz się tutaj zamienić? Na pewno chcesz. Chcesz tą mapę, chcesz tą część mapy sobie wzmocnić, posiadając dwóch zawodników. Chcesz na pewno więcej sił położyć na to, aby grać wokół Heralda i również widzimy to zagranie ze strony zawodników drużyny przeciwnej, bo ten Renekton będzie zmierzał na dolną aleję. Użyje do tego teleportacji, ale umówmy się, to jest po prostu strata tempa ze strony Ensure, bo stracili trochę tu, również na górnej alei. Jest zdecydowanie wcześniej duet ze strony drużyny niebieskiej i oni tutaj na tej wymianie, na tej akcji przy smoku naprawdę zyskali więcej niż mogłoby się wydawać. Podchodzimy pod Heralda tam, za chwilę będzie kolejny apel, zobaczymy jak drużyny będą w stanie do nich podejść. Jest wizja rozstawiona, jest piękny kopniak od strony Donarca, ponownie Rek'Sai czegoś szuka, użyta latarnia przez junglera drużyny Ensher, tutaj piórka ściągnięte, Kospekt, cała drużyna z Litwy musi się teraz ratować. Chyba zabrakło tego E od Karziego, bo co prawda zagrał swój Featherstorm, ale tych piórek nie ściągnął. Agresywne zagranie, to na pewno. Tutaj na fali zawodnicy drużyny niemieckiej będą również próbowali zapewne nurkować. Zaze będzie czekał na kolejną rotację umiejętności. Będą również obijać wieże. Mogą się również pokusić od razu o Heralda, bo przecież o to tutaj walczą. Renekton był na plecach, ale co chwilę był blokowany przez White Knighta. Nie miał jak dołączyć do swojej drużyny, nie miał jak jej pomóc. A tam widzimy, że na górze Big odpuszcza. Póki co powroty do bazy, Banshee zgarnie kolejne stwory, kolejne złoto, ale Lucian wcale nie jest do przodu, tak jak mówiliśmy o tym w drafcie. On będzie odstawał, on już odstaje. Tak, i szukali tutaj jakiejś opcji na to, aby odpowiedzieć na duet ze strony Big, ale jak widać to totalnie się nie udało i rękawica podjęta, ale no wiesz, nie skutecznie. Był, załóżmy Kajsą, gdybyś był, nie wiem, Sivir, postacią, która na pewno w tym późniejszym etapie gry zyskuje, no to z takim deficytem stworów na pewno byłbyś okej. Za to Lucian tutaj zobacz, że przede wszystkim na pewno to nie będzie botrk na pierwszym przedmiocie, gdzie uzyskujesz ten punkt mocy nieco wcześniej. Tutaj raczej zmierzamy w kierunku Essence Rivera. Jednak to nie jest gra LDLC. Tutaj nie widzimy prawie 20 tysięcy sztuk złota przewagi w 24 minucie, więc Ensher naprawdę nieźle się trzyma. Jeżeli patrzymy w stronę środka, to Syndra widzieliśmy już wiele razy, co ona potrafi zdziałać. Prospekt? Nie sądzę.
Raczej typowe straszenie. Mieliśmy kilka obaw związanych z Big i mam wrażenie, że wraz z upływem czasu, kiedy podjęliśmy ten temat, starają się nas uspokoić, mówiąc: spokojnie panowie, my tutaj również śledzimy Polsat Games i wiemy, że mieliście kilka obaw w związku z naszym stylem rozgrywki, ale teraz to stabilizujemy, zdobywamy kolejne obiekty na mapie. Ta gra jest nasza. I czy jesteś o tym tak przekonany, widząc tyle szarpanych akcji w tej grze, kiedy wiesz, że eksperci przed rozgrywką mówią, to oni są tutaj faworytami, liczymy na nich, tak samo jak oni liczą na kolejne zabójstwa, Thresh upada, jednak Labrov musi się wycofywać, znalazł, jest ten zegarek, który ratuje jego życie, ale czy permanentnie, za chwilę się przekonamy, jest ten tunel, jest także oczarowanie, jednak Karzy ze swoją superumiejętnością zgarnia piórka, ale niestety nie zgarnie swojego życia, Rek'Sai także już gryzie glebę, Thomas po raz kolejny także upada. No i bardzo dobre zagranie ze strony Big. Zobacz, że tutaj w zasadzie w trójkę walczyli, ale jest również podwójny distortion od Zaze. I mamy naprawdę potężne zwycięstwo. I pytałeś się, czy jestem tego pewien. Teraz już zdecydowanie po tej walce drużynowej Big zaznaczyło bardzo mocno swoją obecność i również otwierają środkową aleję. I w tym momencie mają naprawdę wiele przestrzeni. Zobaczmy jeszcze raz, jak to się wydarzyło. Po raz kolejny Kospekt rzuca swój hak, ale nikogo nie trafia, jest uziemiony w trakcie tego rzucania. Ile Labrov kupił tutaj czasu, jeszcze zagrany, jest jeszcze zagrana swoja R-ka i piórka ściągane przez Karziego. Dołącza do tego Donards, błysk, oj, próbował, wiesz, rzucić się chciał jak typowy ochroniarz ten Renekton, ale nie zasłonił swojej syndry i... Labrov ma naprawdę zmyślnego Rakana. Donards ma naprawdę zmyślne inicjacje. A Arnax co ma? Zmyślny błysk zagrał nam. No. Taki z obrotem. No niestety. Nie wiem, co autor. Ten plan na Renektona na pewno nie wyszedł. To również widać, że tutaj egzekucja tej postaci nie za bardzo im... Uwaga, Maciek za ścianą. White Knight podchodzi, dostaje ogłuszenie, Zaze. Ale... No tutaj jest wycofanie. Jest ta bitwa o smoka infernalnego, który jest naprawdę ważny dla obydwu kompozycji. I tutaj chcemy widzieć wsparcie obrażeń, ale Ensher postanawia się nawrócić. I będą musieli tutaj kogoś wyłapać. Labrov, on też udaje mu się uciec. Jeszcze Zaze, no zbyt agresywnie, ale wraca do swojego distortion, co pozwala mu również przetrwać. I mamy drugiego smoka. Zobacz, jak świetne żywioły trafiły na konto Big. I o ile sobie dobrze przypominam, wczoraj była podobna sytuacja, kiedy Donards co chwilę uciekał z małą ilością punktów zdrowia, nie upadał, przez co przeciwna drużyna nie mogła wystosować żadnej przewagi. Wiemy, że przeciwnik żyje, za chwilę się zresetuje i powróci do tego lasu. Nie możemy nakładać żadnej presji. Ponownie widzimy taką sytuację. Smok na konto Big, jednak Ensher w zamian wzięło wieżę na środkowej alei. Tak, i w końcu udało mi się coś wziąć w zamian, ale w tej perspektywie na pewno jest to nagroda pocieszenia. Kospekt po raz kolejny z nietrafionym hukiem. Donards, jak ja widzę tego zawodnika, teraz Karzy! Ależ agresywnie wszedł przeciwników, również piórka ściągnięte, ale to wszystko również sygnalizuje nam flankę od White Knighta. I ten będzie również katem. Donards dokłada jeszcze jedno zabójstwo na swoje konto i mamy 4-0. Dobrze wyłapali przeciwników, są w stanie wziąć wieżę. Barona jeszcze nie ma na mapie, dopiero za 20 sekund się pojawi, ale od razu White Knight idzie na boczną aleję. Chce doprowadzić te stwory pod przeciwną wieżę, żeby przeciwnicy musieli coś z tym zrobić. Albo stracą złoto i doświadczenie, albo Big będzie w stanie coś wziąć na innych alejach. Jednak po wieży inhibitorowej postanowili się wycofać. Czy dołączą do White Knighta, czy będą starali się zresetować i zrobić wizję dookoła Barona, bo kiedy jesteś 9000 sztuk złota przewagi prawie, to chcesz nakładać to tempo. Tylko będziesz to robił, ale nie w kontekście zrobienia samego Barona, bo jeżeli spojrzysz na ich kompozycję, jest zbyt mobilna, ma zbyt fajne elementy łapanki, żeby skupić przeciwnika przy okazji Baron Pitu. Oni raczej będą chcieli rozstawić wizję i po prostu gdzieś postawić ten kontrolny totem, przy którym się schowają i będą łapać, czy to na łańcuch, czy to na kopniaka, czy to na jakieś podbicie od Rakana. Tego na pewno oczekujemy, ale Kospekt mimo wszystko ze swojego haka też ma pewien zasięg, też będzie w stanie sprawdzać te krzaki, gdzie przeciwnicy mogą się chować, jednak tutaj dookoła górnej rzeki póki co jedna i druga drużyna rozstawiają wizję, jest kontrolny ward od Zaza. Na to, ile obrażeń! Okay.
Jednak jeszcze auto Zaze wraca! Spali się! Oczywiście, że tak! Zaze jest godlike! 8-2, ta LeBlanc naprawdę wiele poczyniła, może kilku łańcuchów na samym początku nie trafiła, ale teraz robi swoją robotę, czyli jest w stanie wyeliminować przeciwnego carry, czy to będzie Syndra, czy Lucia. No i teraz jeszcze Labrov. Mam wrażenie, że do spółki z Karzi mają ochotę na kilka fragów, dlatego szukają swoich przeciwników. Doprowadzają również falę na górnej alei. Środkowa przejęta przez White Knighta i tutaj takie klasyczne 4-1 nam zaprezentują. Teleportacja dostępna dla Atroxa. Ten jednak raczej wycofany, raczej będzie kontrolował tutaj linię, aby później dostarczyć te stwory. Kolejna struktura na ich konto i teraz ta przewaga już imponuje. To jest te słynne gdzieś ponad 10 tysięcy sztuk złota przewagi. To, o czym mówiłeś przed chwilą, ta łapanka, nie spodziewaliśmy się jej w ten sposób. To raczej prawda. Spodziewaliśmy się skupiska jakiegoś gdzieś w tym leżu barona na przykład, przy krzakach obok, ale póki co Big podejmuje tego barona. Jeżeli przeciwnicy tam się pojawią, albo będą w stanie kogoś wyłapać z LeBlanc, albo postanowią się wycofać, od razu sprawdzają. Zauważyli na tym kontrolnym totemie wizji, że przeciwnicy nadchodzą. Bashi prawie złapany, jednak Labrov od razu wchodzi. White Knight przyjmuje na siebie obrażenia razem z Labrovem i ten poszedł za daleko. Ten poszedł za daleko i również ta inicjacja ze strony Rakana nie była dobra. Zaze bardzo mocno obity. Domas w końcu go powstrzymał. I naprawdę, to było forsowane ze strony Big. W końcu dostali takiego, wiesz, na odmułkę strzała ze strony przeciwników. Czy tobie to wyglądało na swego rodzaju podpalenie się, które już widzieliśmy kilka razy w tej grze? Czy, bo widzieliśmy to uspokojenie rozgrywki, kolejne obiekty, kolejne złoto i doświadczenie, aż tutaj nagle, okej, widzimy odosobnionego Luciana na wardzie, możemy go wyłapać, wchodzimy panowie i upadasz. Bo wiesz, to też jest kwestia psychologiczna. No, czujesz się naprawdę mocnym względem przeciwnika. Jeżeli widzisz, co wyprawia twoja LeBlanc, po prostu chcesz forsować tę akcję, chcesz stworzyć przewagę. I tak jak mówiłem, nie będą ich zapraszać do leża barona. Będą chcieli raczej wyjść i ich wyłapywać przy okazji tej łapanki, którą nam prezentują. Natomiast tylko bardzo słaba inicjacja ze strony Rakana. On w zasadzie odpalił swój Battle Dance i tak naprawdę skończyła się ta RK, zanim doskoczył do przeciwników. Później również na flance LeBlanc bardzo mocno odbita. I myślę, że to jest właśnie kluczowa kwestia, o której też przed chwilą powiedziałeś. LeBlanc, jeżeli chcesz wyłapać przeciwnika, jeżeli chcesz wyłapać Luciana, Syndrę, może Rek'Sai, może Renektona, jesteś tak do przodu, że jesteś w stanie to zrobić. Musisz się z nią parować, musisz z nią chodzić, to ona musi być twoim głównym źródłem obrażeń. Tam brakowało jej, natomiast przeciwnicy mieli... Reszta drużyny nie jest aż tak super do przodu. Wtedy Enshel, jeżeli będzie miał przewagę liczebną albo przewagę terytorialną jak wcześniej, jest w stanie coś podziałać. Tak, tylko też musimy zwrócić uwagę na to, że LeBlanc w zasadzie jest samotnym działem, samotnym Rambo, który może w tym lesie po prostu wynajdywać jednego za drugim. I to na pewno chcielibyśmy oglądać. Zresztą teraz ta LeBlanc podprowadza stwory na górnej alei. I to, co robi Big, sprawia, że... czyli rozciąganie gry na każdą linię sprawia, że Enshel nie może się zgrupować, nie może mieć tej przewagi liczebnej faktycznie, a na górnej alei kto będzie w stanie postawić czoła? LeBlanc, chociaż Zaze blisko śmierci. No tak, bo już też zyskała Syndra te przedmioty i tak jak mówiłem ci, no największą metodą ogrania ze strony Syndry jest po prostu wciśnięcie R-ki i nawet jeżeli tych obrażeń wcześniej nie ma za dużo, to na mało wytrzymałam LeBlanc, to może wystarczyć. Pytanie, czy tutaj zdecyduje się na przykład teraz na Banshee LeBlanc, aby zanegować to obrażenie. Barona robią, ale to nie wiem, czy jest zbyt ryzykowne. Nieważne! Po prostu Donrad go zabezpiecza i Zaze bardzo agresywnie. Zobacz, że go wysadził. Po prostu nie ma Luciana. Kontynuuję walkę. Jest Atrox. On uwielbia w takich miejscach się bić. Karzi pozostawiony, ale i tak sobie radzi. Sam na dwóch i Domas jako jedyny pozostanie w tym momencie przy życiu. Okej. Okay. Kiedy zauważyłem samego Karziego na dwóch, stwierdziłem... Big to może być potencjalnie pewien błąd. Co jeżeli Karzi upadnie? Gonicie Domasa, który jest w stanie kupić naprawdę ogrom czasu i nagle widzę, że ta Zaja po prostu robi swoje rzeczy. 20-10, od razu teleportacja i wzięcie inhibitora. Jednego, potencjalnie dwóch. Może skończenie rozgrywki, chociaż za 5 sekund pojawia się Lucian, za 9 sekund pojawia się Thresh. To nie będzie możliwe. No tak, ale splądrują im całą bazę i... to w zasadzie była ta kropka nad i, tylko
nie w takim stylu, w jakim chciałbym to oglądać, bo oczywiście Labrov bardzo ładnie zanegował tutaj podejście ze strony zawodników drużyny przeciwnej, zagrywając swoją erkę i czarmując ich. To również doprowadziło do tego bezpiecznego podejścia pod Barona, zdobycia go, ale mimo wszystko liczyłem, że tutaj po prostu, wiesz, oni przygotują sobie już tak równo z koszą to pole, zanim podejdą do Barona, mam tu na myśli, że wyłapią jedną, dwie, trzy osoby i dopiero wtedy, a jednak to wszystko zaczęło się później. Mam wrażenie, że ten plan na łapanie wygląda w ten sposób, okej, kiedy zaczniemy Barona i kiedy widzimy przeciwników, wtedy kogoś wyłapiemy. Wiesz, nie ma tego planu przed tym. Nie chcę tak naprawdę tutaj mówić o tym, że zagrali źle, bo efekt jest pożądany. Chodzi mi tylko o to, że widziałem, że powoli zaczynali mieć problemy w egzekucji. Póki co gra delikatnie się uspokaja. Baron zabezpieczony przed Big i pauza. Pauza na naszych ekranach. White Knight przy dolnej alei, reszta drużyny kręci się dookoła góry. Tylko zamknięty jest ten inhibitor przy topie. Tam także ostatni. Okej, okay. Jednak powracamy do gry. Myślałem, że pomachamy naszym widzom jeszcze. To był pit stop, tankowanie, wymiana opon. Wracamy do rozgrywki i widzisz, ten lżejszy bolid, czyli ten po stronie niebieskiej, będzie teraz jechał do mety. Pytanie, czy ci, którzy byli bardzo mocno zatankowani, w końcu odnajdą się w tej rozgrywce. LeBlanc stara się kogoś złowić, Aatrox jest w bazie przeciwnika, natomiast Lee Sin, Zaya i Rakan napierają na górę. Ensher nie jest w stanie w tym momencie nic zrobić. Ta agresja jest tak rozciągnięta, masz tyle stworów w bazie, a przeciwnik wzmacnia je jeszcze Baronem, że ciężko jest tobie coś podziałać. Arnax stara się zainicjować, ale... Okej, to jest walka. Walka, w której jednak przyjmuje całą w zasadzie mapę Big i zgarniem jednego po drugim. Zaza jeszcze będzie szukał być może kogoś pod fontanną, puszcza swojego klona. Mam klona, ale mam też zwycięstwo. Z klonem na plecach Big zgarnia te kolejne zwycięstwo na swoje konto. Już drugie, ale wcześniej też widzieliśmy pewną rozgrywkę faworyta. I tamta gra mi się po prostu bardziej podobała. Tutaj te początkowe plany, kilka inicjacji, może zła komunikacja, może zbytnia pewność siebie.